Cześć, nazywam się Piotr Budzki i od ponad 17 lat pomagam ludziom szlifować kompetencje. Sam też projektuję i szlifuję swoje. I ostatnio taką kompetencją, która przykuła moją uwagę, była umiejętność głębokiego skupiania się na pracy, czyli kompetencja zwana po angielsku deep work. Do szukania i pracowania nad tą kompetencją zainspirował mnie Jacek Kłosiński. Pewnego dnia spotkałem się na roboczym śniadaniu z tym właśnie blogerem i twórcą kreatywnym i opowiedział mi o tym, jak uczy się sztuki montażu filmu. Sztuka montażu filmu to naprawdę coś dosyć skomplikowanego i dlatego warto się na tym głęboko skupić. Jacek potrafi wyznaczać sobie w trakcie dnia godziny poświęcone tylko i wyłącznie na tę pracę. W trakcie tych godzin, tego czasu dedykowanego na uważne skupienie na nauce i kompetencji, nie robi niczego innego. Nie rozprasza się, jest w pełni skupiony. I tym właśnie jest umiejętność deep work, czyli głębokiej pracy, która zakłada głębokie, uważne skupienie i przetwarzanie informacji w takim trybie, żeby zostały one jak najlepiej utrwalone. No dobra, skąd wiemy o deep work? Przede wszystkim z badań i z książki Cala Newporta pod tym samym tytułem, czyli deep work. Cal Newport mówi, że w XXI wieku będą osiągać sukces ludzie, którzy są w jednej z trzech grup. Pierwsza grupa to te osoby, które potrafią właśnie tak jak Jacek Kłosiński i mam nadzieję, że też ty po tym webinarze skupiać się uważnie na kształceniu jakichś konkretnych kompetencji albo poszerzaniu swojej wiedzy w danym zakresie. Druga grupa to osoby, które będą gwiazdami w swoich dziedzinach. Mogą to być celebryci, wybitni dziennikarze, wybitni pisarze, czyli ci wszyscy, którzy mają bardzo mocną predyspozycję w jakiejś dziedzinie i potrafią ją wykorzystać. A trzecia grupa to z kolei osoby, które mają dostęp do potężnego kapitału. A jak już wiemy z prac Marksa, kapitał rodzi kapitał. Jeśli chodzi o tą trzecią grupę, to nie podpowiem Ci, jak do niej wejść, bo sam nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale jeśli chodzi o pierwsze dwie grupy, to mamy odpowiedź na to, co warto robić, żeby tam rezydować. Pierwsza grupa to rzeczywiście deep work i o tej opowiem więcej w tym webinarze. Deep work to przeciwieństwo tak zwanej shallow work. Shallow work to praca, która nie wymaga od nas ani specjalnego potencjału intelektualnego, ani wybitnego skupiania uwagi. To szybkie odpisywanie na maile, reagowanie na wiadomości i wykonywanie tych wszystkich rutynowych czynności, które tak naprawdę trudne nie są, ale jednak zabierają czas. A deep work to praca w głębokim skupieniu na uczeniu się czegoś zupełnie nowego. Wymaga od nas czasu. Czasu, który jest dedykowany i poświęcany właśnie temu zagadnieniu. Temu, które chcemy kształtować i doskonalić. No dobra, skoro mowa o czasie, to warto zastanowić się, na co poświęcamy czas. Warto w tym przypadku zacząć od prostej analizy. Od takiej analizy, od której ja zacząłem, kiedy chciałem sprawdzić, na co poświęcam świadomie lub nieświadomie swój czas. Taką analizę możesz przeprowadzić też samodzielnie i zachęcam Cię do tego. Na sam początek wyznacz sobie rzeczy, które są dla Ciebie ważne, takie, do których chcesz dążyć. Czasami mogą być to takie wartości jak zdrowie, rodzina, a może rozwój osobisty. Czasami może się w tych kategoriach znaleźć też sport albo relacje z bliskimi ludźmi. Wypisz te wszystkie kategorie na jednej kartce i odłóż na bok. A potem otwórz Excela. No dobra, niekoniecznie musi być to Excel, może to być jakikolwiek inny program, w którym wyrysujesz sobie tabelę. Ostatecznie możesz taką tabelę nawet narysować na zwykłej kartce papieru. Ta tabela będzie miała 7 kolumn, tyle ile jest dni w tygodniu, więc jeden dzień, jedna kolumna i 48 wierszy. Te 48 wierszy to 30-minutowe interwały doby, czyli 24 godziny podzielone na 30-minutowe odcinki. Następnie przez 2 tygodnie
tygodnie uważnie loguj swój czas. Czyli zapisuj te czynności, które naprawdę robisz. Tutaj wielka prośba o brutalną wręcz szczerość. Jeśli to ćwiczenie ma mieć sens, to trzeba brutalnie szczerze wypełniać tę tabelę. Nie ma się co oszukiwać. Nie zapisuj więc od razu z góry, że jeśli jesteś w pracy od 8 do 16, to znaczy, że pracowałaś 8 godzin. Jeśli przez 2 godziny siedzisz z rodziną, to nie znaczy, że to jest być może czas poświęcony na relacje z rodziną, więc też zapisz tylko to, co rzeczywiście pogłębia Twoją relację z rodziną. Ja taką analizę wykonałem i parę rzeczy mi się nie zgadzało. Owszem, dużo czasu poświęcałem na zdrowie, był więc i sen, i sport, ale moje priorytety związane z rodziną i z bliskimi nie do końca miały odzwierciedlenie w tej tabeli. Dlaczego było bardzo dużo? Być może za dużo? Maili, mediów społecznościowych i czasami bezmyślnego przeglądania stron internetowych. Zauważyłem, że jestem tak zwaną event-driven person. Kim jest osoba, którą określilibyśmy mianem event-driven person? To osoba, która reaguje natychmiastowo na wszelkie powiadomienia, na wszelkie maile, na wszelkie wiadomości. Możesz sobie pomyśleć, że nie ma w tym nic złego. I rzeczywiście, jeśli jesteś w trybie shallow work, to nie ma problemu i jeśli widzisz kolejny mail na swojej skrzynce, to odpowiedz na ten mail. Ale jeśli chcesz poświęcić czas, 2 godziny albo godzinę w ciągu dnia na głębokie skupienie, na szlifowaniu jakiejś kompetencji, na nauczeniu się czegoś nowego, to natychmiastowe odpowiadanie na każde powiadomienie wytrąca Cię z trybu uwagi. A uwaga to Twój najcenniejszy zasób poznawczy, bo od uwagi zależy wszystko. Skupienie, to w jaki sposób pracujesz i to w jaki sposób przetwarzasz świat. No dobra, wróćmy do tabeli. U mnie pojawiło się wiele niepokojących wpisów w tych 30-minutowych polach. Zauważyłem, że zbyt dużo czasu poświęcam na rzeczy, które tak naprawdę pracą nie są. I mówię tutaj nie tylko o pracy zawodowej, ale też pracy nad sobą. A skoro ważny jest dla mnie rozwój, a tego rozwoju w tabeli nie ma, no to znaczy, że albo priorytety są nieprawdziwe, albo nie do końca przykładam się do ich realizacji. Jeśli Ty także zauważysz u siebie takie rezultaty tej analizy, to warto się zastanowić, czy chcesz to zmienić. Jeśli nie, to nie ma problemu, ale przypuszczam, że chcesz coś z tym zrobić. I wtedy trzeba wprowadzić plan naprawczy. Zacząć od mocnego przyjrzenia się temu, co robimy z naszą uwagą i na co poświęcamy nasz czas. Bo oba te zasoby są bardzo demokratyczne i bardzo cenne. Zacznij więc od przyjrzenia się technologii. Muszę Ci powiedzieć, że technologia nie jest do końca z nami szczera. Bo z jednej strony obiecuje nam, że znajdziemy tam łatwe odpowiedzi na ważne dla nas pytania, ale bardzo często zwodzi nas właśnie kradnąc naszą uwagę i w konsekwencji kradnąc nasz czas. No bo na przykład widzisz na swoim smartfonie albo w przeglądarce, że ktoś otagował Cię na zdjęciu. Powiadomienie brzmi niewinnie. Ten i ten otagował Cię na zdjęciu. Jaki jest pierwszy odruch event-driven person? No sprawdzić, co jest na tym zdjęciu i sprawdzić, kto i w jaki sposób mnie otagował, oznaczył. Szczere powiadomienie powinno brzmieć inaczej. Sprawdź, kto otagował Cię na zdjęciu i jakie to zdjęcie i spędź potem 20 kolejnych minut na bezmyślnym przeglądaniu Facebooka albo innego serwisu społecznościowego. Trochę tak jest, że z jednej strony wchodzimy w media społecznościowe po to, żeby znaleźć tam coś ważnego, ale zostajemy, żeby stracić bardzo dużo czasu i naszej cennej uwagi. Nie jestem przeciwnikiem mediów społecznościowych, ale jestem zwolennikiem tego, żeby dedykować świadomie czas na to, co ważne i na to, co też przyjemne, a nawet płytkie. Ale żeby mieć świadomość, że ten czas w każdym przypadku powinien być świadomie przeznaczany. No dobra, technologia nie jest szczera, bo na przykład oglądasz Netflixa, czyli platformę, na której można zobaczyć wiele ciekawych
seriali i tam masz takie oto powiadomienie. Następny odcinek rozpocznie się za 7, 6, 5, 4, 3, no i co? No i myślisz sobie, obejrzę jeszcze ten jeden odcinek. Dlaczego tak się dzieje? Bo twórcy Netflixa i ludzie, którzy pracują w tym serwisie, dokładnie wiedzą, że twój umysł reaguje na takie odliczanie w sposób, który jest łatwy do przewidzenia. Po prostu będziesz czekać, a potem nie odmówisz sobie tak łatwo tej przyjemności. Więc może warto ich przechytrzyć i jednak zdecydować się na szczerą wersję tego powiadomienia. Następny odcinek rozpocznie się za 5, 4, 3, 2 sekundy. Więc jeśli od dłuższego czasu nie dosypiasz, albo masz coś ważniejszego do zrobienia, to po prostu wyłącz i ten odcinek obejrzysz sobie jutro. To samo z YouTube'em. Tam idealny przykład tego, co zapętlenie filmów może zrobić z naszym czasem i naszą uwagą. Zaczynamy niewinnie od oglądania jednego filmu na YouTubie, a potem pokazuje się kolejna propozycja, która, jeśli nie zastopujemy, odpali się samoczynnie. I tutaj również technologia nie jest szczera, bo przecież nie masz na ekranie powiadomienia, że następny odcinek zaraz się rozpocznie i będzie to film pod takim i takim tytułem. Więc jeśli masz coś ważniejszego do roboty przez kolejne 32 minuty, to może zastanów się, czy nie odejść od komputera. Technologia nie jest szczera, a nasz mózg łatwo wpada w pułapki. Pułapki, które fundują nam twórcy tej technologii, więc uważaj na uwagę. Tabelka z logowaniem czasu to jedno ćwiczenie, a drugie, takie typowo badawcze, brzmi tak. Uważaj na uwagę, czyli zwróć uwagę od dzisiaj, na co zwracasz uwagę. Sprawdzaj, co przyciąga ten twój najcenniejszy zasób poznawczy. Patrz, jak reagujesz na powiadomienia i zastanów się, co takiego w nich jest, co sprawia, że nie możesz od nich oderwać oczu. Uwaga to taki szef naszego mózgu. Niby kieruje nasze zasoby poznawcze, czyli pamięć, zrozumienie świata, na dobre tory, ale czasami trochę nas zwodzi. Bo oczywiście, jeśli skupisz uwagę stojąc na przejściu dla pieszych, na nadjeżdżający z dużą prędkością samochód i szybko zejdziesz z tego przejścia dla pieszych, to uwaga spełniła jak najbardziej swoją funkcję. Ale jeśli w trakcie pracy nad artykułem, raportem, ważną umową zobaczysz powiadomienie, że ktoś oznaczył Cię na Facebooku albo usłyszysz dźwięk SMS-a i oderwiesz się, to przerzucisz uwagę nie tam, gdzie powinna być, tylko tam, gdzie jest fajniej, milej i atrakcyjniej, a niekoniecznie ważniej. Pamiętaj, zarządzanie swoją uwagą równa się bardzo często zarządzanie swoim czasem. Zwłaszcza, że w mózgu masz dwa ośrodki, które non-stop ze sobą konkurują. Jeden to ten starszy i nieco głupszy ośrodek, który można by było nazwać ssaczym mózgiem. To taki ośrodek, gdzie mieszka natychmiastowa gratyfikacja, czyli natychmiastowa nagroda. Natychmiastowa nagroda w postaci tego, co znajdziemy, jak tylko klikniemy w dane powiadomienie. Natychmiastowa nagroda, która sprawia, że jesteśmy mile połechtani za każdym razem, kiedy klikniemy na jakieś powiadomienie albo kiedy sprawdzimy, co takiego przyszło do nas w wiadomości. Ta natychmiastowa nagroda jest przyjemna, ale niestety oznacza całą serię nie najmądrzejszych wyborów. Na całe szczęście mamy w swoim mózgu jeszcze drugi ośrodek, ten, który jest mądrzejszy, piękniejszy i nazywa się kora czołowa. I ta kora czołowa dokładnie wie, co warto zrobić, żeby osiągnąć w przyszłości dane cele i zamierzenia. Ta druga część mózgu doskonale wie, co jest dla Ciebie lepsze i przede wszystkim, co jest lepsze długofalowo. Ta część mózgu wieczorem może dokładnie przewidzieć, jak będzie świetnie wyglądał Twój następny dzień. Obudzisz się rano, wstaniesz wypoczęty albo wypoczęta, pójdziesz na trening, potem wrócisz, zjesz drugie śniadanie, pojedziesz do pracy, tam będziesz odpowiednio wcześniej, żeby wszystkie sprawy uporządkować, a potem przejdziesz z jednego spotkania na drugie, potem popracujesz sobie nad umową, raportem albo czymkolwiek, nad czym musisz popracować, a potem wrócisz do domu z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku. I to wszystko wie Twoja kora przedczołowa wieczorem, jak planuje,
A potem rano, kiedy dzwoni budzik, odzywa się ten starszy element mózgu i krzyczy: nie ruszaj się, leż, nie trać cennej energii. Dlatego, że ten starszy element totalnie nie wie, w jakim świecie my żyjemy. On ma świadomość tego, co było 200 tysięcy lat temu i rzeczywiście chce oszczędzać twoją energię i chce gonić za tym, co jest łatwe, miłe, lekkie i przyjemne. Dobrze podsumowuje to cytat Jerzego Gregorka: Hard choices, easy life, easy choices, hard life. Czyli mniej więcej w tłumaczeniu: trudne wybory, łatwiejsze życie. Łatwe wybory, trudniejsze życie. Te łatwe wybory to jest właśnie podążanie za tym, co podpowiada ci natychmiastowa gratyfikacja, czyli tym, co jest łatwe, przyjemne w danej chwili, a nie tym, co jest lepsze dla ciebie długofalowo. Miej świadomość tego konfliktu i wybieraj to, co jest dla ciebie lepsze długofalowo, i wybieraj też nowe spojrzenie na czas. Jak ja patrzę na czas? Jak na 168 godzin, które dostaję w pakiecie w każdym tygodniu. 168 godzin w tygodniu. 24 godziny razy 7 dni. Takie spojrzenie na czas daje mi lepszą możliwość kontrolowania go i świadomego korzystania z niego. Staram się patrzeć na czas całościowo i wybierać z niego te momenty, które chcę poświęcić na głęboką pracę. Te fragmenty, które chcę poświęcić na czynności operacyjne. Te fragmenty, które chcę poświęcić na zdrowie i te fragmenty, które chcę poświęcić na czas spędzony z rodziną czy bliskimi. W ten sposób każda chwila, albo prawie każda, jest moim świadomym wyborem. Oznacza to też, że w sytuacjach zupełnie zaskakujących mnie również potrafię świadomie zadedykować szybko czas konkretnym czynnościom. Na przykład ostatnio spędziłem 7 godzin na lotnisku w Warszawie. Nie z własnej nieprzymuszonej woli, ale z przyczyn technicznych, z powodu których przesunięty był delikatnie mój lot. No, delikatnie, czyli o 6 godzin mniej więcej. No i co zrobiłem z tymi 7 godzinami? Miałem przed sobą ten łatwy wybór, czyli chodzenie po lotnisku, oddawanie się drobnym przyjemnościom, sprawdzanie mediów społecznościowych, sprawdzanie maili, ale nie. Zdecydowałem się zrobić coś innego. Spojrzałem na ten czas na lotnisku, na te dodatkowe 6 godzin jak na zasób. Wiem, to może wydawać się trudne, w końcu jesteśmy sfrustrowani, samolot się spóźnia, albo w pociągu spędzamy więcej czasu niż mieliśmy. Ale tak naprawdę to jest dokładnie ten sam czas, który masz w ciągu tygodnia, tylko przesunięty w inne okoliczności. I w tym momencie przez 6 godzin napisałem 2 duże teksty, które potem opublikowałem na blogu i wykorzystałem czas z pełną świadomością tego, że został mi tak naprawdę darowany. Na czas patrzę jak na zasób, taki demokratyczny, bo te 168 godzin mam ja, ty, Oprah Winfrey, Barack Obama, Beyoncé, każdy na planecie ma każdego tygodnia 168 godzin. To jest zasób, który jest bardzo demokratyczny. Naucz się na niego patrzeć przez pryzmat swoich priorytetów. Jeśli coś jest dla ciebie ważne, to znajdź na to czas. A jeśli nie, to może zmień język. Bardzo często ludzie, z którymi pracuję nad świadomą kompetencją korzystania z czasu, mówią mi: nie mam czasu na to czy na tamto. Najczęściej dotyczy to takich spraw jak chociażby zdrowie albo relacje z bliskimi. Nie mam czasu na to, żeby chodzić na angielski. Nie mam czasu na to, żeby chodzić na siłownię. Nie mam czasu, żeby czytać książki. A co gdyby tak brutalnie zmienić język i powiedzieć sobie zamiast nie mam czasu, to nie jest dla mnie ważne. Czyli nie mów już, że nie masz czasu, żeby chodzić na siłownię, tylko mów, że siłownia nie jest dla ciebie ważna. Nie mów, że nie mam czasu na sen, tylko mów, sen nie jest dla mnie ważny, ale potem miej świadomość, że prędzej czy później przyjdą konsekwencje takich wyborów, trzeba je przyjąć na klatę. Każda chwila jest moim świadomym wyborem i mam też świadomość, że istnieją ostateczne deadline. I ten deadline to coś, co znamy, czyli termin, do którego należy coś skończyć. Najczęściej przed tym terminem budzi się w nas tak zwany potwór paniki, czyli po prostu panikujemy i wznosimy się na wyżyny naszych możliwości i koniec końców dostarczamy materiał na czas, dostarczamy prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktoranckie na czas, bo jest deadline. Ale jest wiele rzeczy, które takiego oczywistego deadline'u nie mają.
Bo jeśli dla Ciebie ważne jest zdrowie i chcesz zadbać o to zdrowie, to nie ma deadline'u na to. Nie ma jakiegoś ostatecznego terminu, do którego trzeba zadbać o zdrowie. I dlatego tak łatwo nam odkładać to myślenie o zdrowiu, o sporcie, o relacjach z bliskimi, bo nie mamy oczywistego deadline'u, do którego moglibyśmy się odnieść. A jednak mamy, bo istnieje coś takiego jak kalendarz, który nazywam Lifetime Calendar, czyli taki kalendarz naszego całego życia. Ale teraz uwaga, zrobi się mroczno i nieco niepokojąco, ale spokojnie, da się to wszystko poukładać. Oto bowiem kalendarz Twojego życia. 90 lat poukładanych w rzędy po 36 miesięcy. Każda kropka w tym kalendarzu to jeden miesiąc. 36 kropek w rzędzie, czyli 3 lata. Ja jestem mniej więcej tu. No, w takiej mniejszej połowie. A tu ostateczny deadline. Jeśli więc chcę napisać książkę, otworzyć własny biznes, spróbować gry na fortepianie czy na puzonie, no to jednak jest ten ostateczny deadline. Nie chcę Cię oczywiście smucić czy zatrwożyć, ale prawda jest taka, że warto też spojrzeć na swoje życie przez pryzmat całości, a nie patrzeć na niego tak tylko i wyłącznie krótkimi odcinkami. Bo kiedyś to taka choroba, która zabiera wszystkie nasze marzenia i ważniejsze plany do grobu. Mój dzień to moja perspektywa, w której lubię podejmować ważne decyzje. I te ważne decyzje przedstawia się na podstawie takiej metafory, czyli tego, co jest lepsze i ważniejsze długofalowo. Za każdym razem, kiedy stoję sobie przed schodami ruchomymi i tymi zwykłymi, to mogę podjąć pewną decyzję. Mój ssaczy mózg kieruje mnie na te ruchome, bo to łatwiejsze, lżejsze, przyjemniejsze i przy okazji można sobie pooglądać, co się tam wydarzyło na moim smartfonie. Ale są jeszcze te schody zwykłe, po których trzeba się wspiąć. Czasami, jak to bywa na lotnisku, nawet z walizką. I wtedy staram się wybierać to, co jest dla mnie ważniejsze długofalowo. A długofalowo lepsze jest dla mnie wchodzenie po zwykłych schodach, bo ćwiczy mięśnie nóg i dodatkowo ćwiczy mój układ krwionośny. Ale to oczywiście tylko metafora. Ale taka metafora, przy której często jest lepiej wybrać to, co ma sens i co być może jest trudniejsze i wymaga głębokiej pracy, a nie to, co jest lekkie, łatwe i przyjemne. Oczywiście czasami to, co lekkie, łatwe i przyjemne również ma sens, bo czasami najbardziej produktywną rzeczą, którą możesz zrobić w ciągu dnia, jest po prostu pół godziny nic nie robić, żeby pozwolić odpocząć swojemu mózgowi, żeby mógł przeorganizować te zasoby. Jeśli jednak Twój dzień składa się głównie z drzemek i patrzenia się w media społecznościowe, to wydaje mi się, że nie są to najlepsze wybory. Pamiętaj więc o tych schodach, pamiętaj o tabelkach, ignoruj to, co jest mniej istotne dla Twoich priorytetów, minimalizuj to, co da się minimalizować, naucz się delegować to, co można delegować i po prostu działaj. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy mówisz jednej rzeczy tak, to musisz mieć świadomość, że gdzieś indziej powiesz nie. Jeśli chcesz godzinę więcej pospać, to tej godziny zabraknie w ciągu dnia. Jeśli chcesz godzinę przeznaczyć na trening, to tej godziny również zabraknie w ciągu dnia. Więc świadome zarządzanie czasem polega głównie na decyzjach, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie ważniejsze. Anglicy mówią one needs time, one finds time. Czyli jeśli potrzebujesz czasu, to znajdujesz ten czas. Mówiąc tak, gdzieś indziej musisz powiedzieć nie. Mówiąc nie mam czasu, tak naprawdę mówisz nie jest to dla mnie ważne. I rozpraw się jeszcze z jednym mitem. Multitasking. Multitasking, czyli wielozadaniowość. Absolutne przeciwieństwo głębokiej pracy i skupienia. To tak naprawdę samo oszukiwanie się. Multitasking jest możliwy tylko wtedy, kiedy dwie czynności ze sobą nie konkurują. Czyli na przykład możesz absolutnie spokojnie prasować i oglądać serial. Ale nie próbuj oglądać serialu i równocześnie pisać ważnego maila. Wtedy te konkurencyjne ze sobą czynności będą walczyły i któraś z nich wygra. Uważnie przyjrzyj się swojemu tygodniowi, swoim 168 godzinom. Uważnie przyjrzyj się swojemu kalendarzowi życia i uważnie przyjrzyj się swoim wyborom. Na koniec jeszcze jedna, ostatnia tabelka, w której możesz logować czas. Tym razem będzie to 100 kwadratów. 10 na 10.
Te 100 kwadratów reprezentuje 100 10-minutowych odcinków. Tyle mniej więcej czasu masz w ciągu każdego dnia, wyłączając to czas na sen i inne ważne czynności fizjologiczne. W tych 100 kwadratach możesz zawrzeć swój plan dnia. Spójrz na je i zobacz, że tego czasu jest całkiem sporo. Tutaj 30 minut na pisanie, tutaj 40 minut na sport, a tutaj 50 minut, 5 kwadratów na naukę albo szlifowanie jakiejś kompetencji. Na czas można patrzeć z różnej perspektywy i ważne jest, żeby wybrać tę, która jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Ale pamiętaj, to wartość demokratyczna i naucz się z niej świadomie korzystać. Ja będę dalej szlifował swoje kompetencje i będę totalnie trzymał kciuki za Twoje.